Witam serdecznie. Dzisiaj chciałem Ci opowiedzieć troszeczkę o stropie Teriva, który jest obecnie najbardziej popularnym i najczęściej wykonywanym stropem w Polsce. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ strop Teriva jest dość prostym stropem, który w dość krótkim czasie można wykonać. Jest po prostu szybkim stropem w porównaniu ze stropami monolitycznymi. W skład stropu Teriva wchodzą takie cztery główne elementy. Są nim belki stropowe, pustaki stropowe, zbrojenie i na końcu wylewany jest beton. Jeżeli zdecydujesz się na strop Teriva na Twojej budowie, będziesz musiał rozpocząć od ułożenia belek stropowych na wymurowanych ścianach. Rozstawiamy je mniej więcej na szerokość naszych pustaków. Na tych belkach będziemy układać pustaki Teriva. Rozpoczynamy od ułożenia pustaków skrajnych. Te pierwsze pustaki rozmierzą nam właściwy rozstaw belek stropowych. Zanim przykryjemy całość pustakami, musimy najpierw wykonać podpory, które zabezpieczą strop przed zarwaniem. Podpory można wykonać z drewnianych stępli lub z metalowych podpór, które wyglądają w ten sposób. Kiedy podeprzemy już wszystkie belki, możemy rozłożyć pustaki Teriva na całej powierzchni stropu, pamiętając, aby zostawić miejsca na wykonanie żeber rozdzielczych. W miejscach, gdzie będzie otwór na schody oraz kominy, nie układamy pustaków. Miejsca te będziemy musieli zaszalować deskami. Ponieważ do szalowania stropu będziesz potrzebował dość sporej ilości desek, najlepiej będzie, jeśli zakupisz drewno na dach już na etapie wykonywania stropu. Wtedy będziesz miał materiał na szalunki, a po rozszalowaniu stropu deski te wykorzystasz na więźbę. W momencie, gdy pozbijamy wszystkie szalunki, musimy wykonać zbrojenie naszego stropu. Jak i gdzie wykonać zbrojenie, odczytasz ze swojego projektu architektonicznego. Ogólnie mówiąc, zbroimy wieniec, czyli obrzeża stropu, wszelkiego rodzaju belki konstrukcyjne, żebra rozdzielcze oraz otwór na schody. To są takie podstawowe rzeczy, resztę odczytasz ze swojego projektu. I teraz, kiedy mamy już wszystko chwycone zbrojeniem, musimy ustalić poziom wylewki i możemy zamawiać beton na strop. Z tym, że pamiętaj, że beton na strop musi być mocniejszy niż beton na fundamenty. Musi być on klasy co najmniej B20. Samo zalewanie nie trwa długo, jednak musisz być przy tym dość ostrożny, aby nie spowodować pęknięcia pustaków. Najlepiej przygotuj sobie kilka zapasowych sztuk. Po całkowitym zalaniu stropu będziesz musiał zawibrować beton. Dzięki temu wygładzisz również jego powierzchnię. Robi się to najczęściej deską z przymocowanym dyszlem. Kiedy powierzchnia stropu będzie już równa, trzeba będzie umieścić w betonie kotwy, w miejscu, gdzie występują ściany kolankowe. Kotwy te umożliwią w przyszłości przymocowanie murłaty. I teraz dochodzimy do najprzyjemniejszego momentu, a mianowicie do podlewania betonu. Stwardnieje on bardzo szybko. Już po 2 lub 3 godzinach będziesz mógł prawdopodobnie chodzić po stropie. Podlewaj go co kilka godzin wodą, tak aby nie popękał. Jeśli chodzi o stęple, które podpierają od dołu nasz strop, to pamiętaj, że możesz je wyciągnąć najwcześniej po 21 dniach. Po tym czasie beton uzyskuje odpowiednią wytrzymałość. Dla 100% bezpieczeństwa najlepiej nie wyjmuj stępli przez ponad miesiąc. Niech Twój strop całkowicie zwiąże. Kiedy to nastąpi, transportujemy na górę pustaki i wykonujemy ścianki kolankowe oraz boczne ściany szczytowe. Na tych ścianach będziemy układać konstrukcję naszego dachu, ale o tym opowiem już w następnym filmiku, który prześlę Ci niebawem. Na razie zastanów się, jaki Ty chciałbyś mieć strop w swoim domu. Może to być strop drewniany,
betonowy, tak jak w moim przypadku, lub w ogóle możesz zastosować gotowe płyty, na przykład Zitunga. Możesz również wybudować sobie dom parterowy, bez żadnego poddasza czy piętra. Zastanów się nad tym. Ja wybrałem strop Terriva, ponieważ w moim przypadku był on najlepszym rozwiązaniem. Dziękuję Ci za uwagę i do zobaczenia wkrótce.